Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w środę 30 marca w samo południe, czyli o godzinie, kiedy rozpoczynamy webinaria dla dyrektorów z cyklu Odporna Szkoła. Mam nadzieję, że widać i słychać nas również na Facebooku. Dzisiejszy temat to nadchodzi egzamin. Powinniśmy się wszyscy bać. Mam nadzieję, że Państwo tak nie myślą. Jak dyrektor może wspierać uczniów i radę pedagogiczną? Chcemy dzisiaj trochę ten egzamin odczarować. Przemek, który zawsze Państwa wita, zaprosił cudownych gości, dyrektora i dwie dyrektorki. Za chwilę je przedstawi, ale zanim do tego dojdziemy, kilka informacyjnych slajdów o CEO. Jak Państwo wiedzą, organizatorem tego spotkania jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jak zawsze oferujemy Państwu inspiracje, szkolenia i programy. Obecnie do żadnego programu nie rekrutujemy, ale już niedługo w czerwcu będzie taka możliwość, aby uczestniczyć. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia naszych stron. Zaraz wszystkie linki wrzucę na czat. Inspirujące są jak zawsze blog CEO, czyli blogceo.org.pl oraz nasza nowa zakładka w serwisie o Ukrainie. Wiemy, że ten temat jest bardzo gorący w szkołach, wiele się dzieje. Regularnie uzupełniamy tam informacje. Też Państwu za chwilę wrzucę link do tego serwisu i tam też umieszczamy informacje o najbliższych webinarach, które ten temat będą podejmować. Dzisiejsze webinarium Odpornej Szkoły jest jak zawsze w naszym fioletowym obszarze Pomagaj się uczyć. Działamy w 6 grupach programowych, w 6 obszarach. Państwo widzą je na slajdzie. Pomagaj się uczyć jest nam zawsze bardzo bliski. Jeśli chodzi o Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jesteśmy największą organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. Działamy od ponad 28 lat i docieramy do około 40 tysięcy nauczycieli i około do 10 tysięcy szkół z całej Polski. Bardzo Państwu za to dziękujemy. Wiemy, że te liczby rosną, szczególnie teraz w sytuacjach kryzysowych. Państwo nam ufają i chętnie przychodzą na nasze wydarzenia. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i tego nie powiedziałam. Na co dzień zajmuję się Odporną Szkołą dla nauczyciela i wspieram Przemka w prowadzeniu spotkań dla dyrektorów. Bo jak zawsze przypominam, że będą zaświadczenia. Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje, to na końcu dzisiejszego spotkania zostanie wklejony link i będzie można pobrać zaświadczenie. Proszę pamiętać, że serwis nie generuje zaświadczeń sam, ani ich nie rozsyła. Trzeba to zrobić osobiście. Zapraszam Państwa również do aktywności na czacie, do zadawania pytań naszym dyrektorom i dyrektorkom i mam nadzieję interesującego dzisiejszego spotkania. Przemku, oddaję w Twoje ręce prowadzenie i jak najbardziej przedstaw naszych wspaniałych prelegentów. Bardzo dziękuję. No rzeczywiście zaprosiliśmy dzisiaj praktyków. Zaprosiliśmy dlatego praktyków, ale też osoby, które są aktywne w pracy z innymi dyrektorami, że temat mamy taki, który prawdopodobnie trudno zmieścić we wszystkich priorytetach, które teraz nam się mnożą, bo mamy i wątek uchodźczy, i wątek związany z przygotowywaniem arkuszy organizacyjnych, a ten temat związany z przygotowaniem do egzaminu, ale też dbaniem o takie rzeczy, których egzamin nie sprawdza, jest tematem dość miękkim, a jednocześnie w naszym przekonaniu bardzo ważnym. I też chcieliśmy temu wątkowi poświęcić czas. Bardzo się cieszę, że przyjęli zaproszenie tacy goście jak Dorota Pintal, która jest dyrektorką Szkoły Podstawowej w Zamościu z oddziałami integracyjnymi, ale też trenerką, osobą aktywną, konsultantką pracującą w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zofia Steć, również dyrektorka z Sokołowa Podlaskiego, macha do Państwa, jest również naszą współpracowniczką od dawna i również pomaga dyrektorom. Oraz Robert Kaśków, który jest dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, utytułowanego liceum, który również oprócz pracy nauczycielskiej, pracy dyrektorskiej zajmuje się wykładami, szkoleniami, ale też aktywnością w dziedzinie samorządu lokalnego. Bardzo serdecznie witam i bardzo serdecznie dziękuję. Ten temat, który dotyczy przygotowania do egzaminów, można rozpatrywać z punktu widzenia zarówno samego egzaminu i tego, jak uczniów do niego przygotować, ale także z perspektywy tego, jak pozwolić szkole systematycznie prowadzić pracę wychowawczą, edukacyjną, niezależnie od tego,
że jest to spięcie związane z tym ważnym czynnikiem, który dla wielu rodziców jest także okazją do tego, jak oceniać szkołę, czyli wyników egzaminacyjnych. Więc webinar będziemy mieli o tym, jak o te wyniki dbać, ale jednocześnie dbać po prostu o harmonijny rozwój uczniów, a także o takie kompetencje, które niekoniecznie badane są egzaminem. I takie pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy i które chciałbym Wam, praktykom, zadać, to właśnie takie jak na slajdzie, czyli jak zapobiegać kumulacji zadań przygotowawczych w ostatnich miesiącach roku szkolnego, bo to często bywa problemem, zwłaszcza tam, gdzie ta presja jest jakoś szczególnie silna, wywierana też przez rodziców, żeby jak najlepiej przygotować, jak najlepiej zadbać o uczniów. No i jaka jest w tym rola dyrektora, dlatego że dyrektora, dyrektorki, dlatego że to zwykle jest kojarzone z samymi, z nauczycielami przedmiotowymi. Poproszę Zosiu, gdybyś mogła zacząć, jak to jest u Ciebie? Jak Ty dbasz o to, żeby zapobiec tej kumulacji? Dzień dobry, dziękuję bardzo Przemku za udzielenie głosu. Myślę, że każdy z nas rozpoczyna tę pracę już od otrzymania wyników egzaminacyjnych. Te wyniki otrzymujemy pod koniec poprzedniego roku szkolnego. I w naszej szkole, w szkole podstawowej numer 1 w Sokołowie Podlaskim, zaczynamy najpierw od takiej typowej analizy. Ona pewnie jest udziałem wielu szkół, również państwa szkół. Więc zastanawiamy się, ale bardzo tak jakby krótko, może bardziej symbolicznie i schematycznie, nad tym, jakie to wyniki liczbowe udało się uzyskać, w których jesteśmy staninach. I ta analiza ilościowa w zasadzie na tym się kończy. Główny ciężar naszej pracy, która rozpoczyna się już jesienią, to jest położenie nacisku na analizę jakościową. Od kilku lat stosujemy taką metodę analizy, która nazywa się metodą 5Q i polega na popatrzeniu na wyniki i na osiągnięcia uczniów pod kątem działań, które podejmie nauczyciel na przedmiocie. Więc zespoły przedmiotowe szukają odpowiedzi na takie 5 pytań, stąd ta metoda w skrócie nazywana metodą 5Q, czyli 5 takich czynników jakości. Czego możemy na przedmiocie robić więcej lub w szkole, aby osiągnąć cel, jakim jest kształtowanie wiadomości, umiejętności, zdobywanie kompetencji? Czego możemy robić mniej, aby ten cel osiągnąć? Co możemy robić inaczej, aby ten cel osiągnąć? Co możemy przestać robić, a co możemy zacząć robić? I gdy w zespołach przedmiotowych nauczyciele szukają odpowiedzi na te pytania, okazuje się, że najtrudniejsza jest odpowiedź na pytanie czwarte. Co możemy przestać robić? Bo te działania, które do tej pory podejmujemy, każdy podejmuje po prostu w jak najlepszej wierze, z myślą, że właśnie one będą skuteczne. W ostatnim czasie, wykorzystując narzędzia z Office 365, staramy się pracę tych zespołów bardziej usystematyzować, pracę nad tą analizą jakościową. W związku z tym najpierw zaczynają takie analizy zespoły z przedmiotów egzaminacyjnych, czyli języka polskiego, matematyki, języka obcego, bo jestem dyrektorem szkoły podstawowej, więc o tych przykładach będę mówić, i zapisują wnioski z tej analizy na pliku współdzielonym, a następnie odnosząc się do ich wniosków albo zapoznając się z ich wnioskami, pracują inne zespoły przedmiotowe. Oprócz odpowiedzi na te pytania, czego możemy robić w szkole więcej, czego mniej, co zrobić inaczej, co przestać robić, a co zacząć robić, szukamy też odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić. Czyli zaczynamy się zastanawiać, które działania na przykład ująć w plan pracy szkoły, ująć w plan pracy zespołów przedmiotowych czy zadaniowych, które wspierałyby
zdobywanie przez uczniów określonej kompetencji. W ten sposób staramy się zapobiegać kumulacji działań na ostatni miesiąc, a po prostu rozłożyć tę pracę na cały rok szkolny. Dziękuję bardzo, Przemku. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że trzymałam się tematu. Jasne, trzymałaś się tematu i chcę teraz Dorotę poprosić, żeby się podtrzymała tematu chwilę. Też trochę w takim kontekście, że no, rozmawiamy w końcu marca, to jest taki czas, kiedy ten egzamin zaraz nastąpi, a mówimy o tym, jak zapobiegać kumulacji zadań. No, a to jest właśnie ten moment, kiedy to się dzieje, ale z drugiej strony są przecież w szkołach uczniowie, którzy ten egzamin będą mieli za rok, dwa, trzy albo jeszcze więcej lat. Stąd jakby sens tej pracy. Jak to jest u Ciebie? Dzień dobry. Dziękuję Przemku za zaproszenie. Dziękuję za to, że mogę podzielić się też swoimi przykładami moich rozwiązań, moich działań. Ja z całą pewnością mogłabym się podpisać bardzo mocno pod tym, co powiedziała Zosia. Wiele mamy podobnych rozwiązań. Zresztą no wywodzimy się też z tej filozofii, którą propaguje Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc pewnie to też trochę z tego wynika. Pracujemy w podobnych projektach, przenosimy te doświadczenia do pracy swoich szkół. Ja bym tak trochę podeszła dwojako do tego tematu. Z jednej strony z takiego punktu widzenia administracyjnego. Ja jako administrator, jako osoba, która gdzieś tym wszystkim zarządza, która czuwa nad wszelkimi procedurami, nad wiązaniem się ze wszystkich zapisów prawa. I tu pewnie nie odkryję Ameryki, ale to jest coś, co zawsze bardzo podkreślam, jak ktoś mnie pyta o chociażby sposób organizacji mojej pracy. To właśnie planowanie jako podstawa sukcesu i checklista, tak? Czyli ustalanie odpowiednio wcześniej, nawet z takim wyprzedzeniem rocznym, czyli gdzieś jak wkraczamy w nowy rok szkolny, zadań na każdy miesiąc i to takich zadań administracyjnych, które z powodzeniem możemy ustalić na podstawie różnych wytycznych i rozporządzeń określających terminy związane z organizacją egzaminu. Ale też te szkolne rozwiązania, szkolne przedsięwzięcia zaplanowane jako te przedsięwzięcia przedegzaminacyjne, wszystko to odpowiednio rozłożone w czasie, zaplanowane i z taką checklistą ja przystępuję do pracy i co miesiąc ją bardzo mocno analizuję, monitoruję, nie odkładam na później. To jest generalnie taka moja dewiza, która pozwala mi uniknąć kumulacji nie tylko zadań przed egzaminem, ale w ogóle różnych zadań. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć jeszcze o czymś innym, co ma dla mnie chyba o wiele tutaj większe znaczenie. Mianowicie egzamin to jest pewne zwieńczenie procesów zachodzących w szkole. I my o te procesy dbamy od początku podjęcia przez dzieci nauki. Na egzaminie uczniowie wykazują się umiejętnością, taką samodzielnością, umiejętnością na przykład czytania ze zrozumieniem czy odpowiedzialnością. I my nad tym wszystkim pracujemy już od momentu podejmowania przez nich nauki w szkole. To, co w szkole robimy, co gdzieś na końcu drogi, gdzie na końcu drogi widoczny jest ten egzamin, to jest praca oparta na strategiach oceniania kształtującego. I to jest ta moja praktyka, o której chcę bardzo mocno powiedzieć. Od wielu, wielu lat my pracujemy już od pierwszej klasy z celami i kryteriami sukcesu. Udzielamy uczniom informacji zwrotnej, u nas się stawia mało ocen. Tworzymy takie przestrzenie do uczenia się uczniów od siebie. Nasi uczniowie często pracują w parach, często pracują w małych grupach. Dodatkowo tworzymy takie przestrzenie fizyczne, które sprzyjają uczeniu się, jakby dostosowane do indywidualnych predyspozycji związanych z uczeniem się, na przykład jakieś niekonwencjonalne miejsca do nauki. U nas wielokrotnie obserwuję w szkole takie obrazki, idę korytarzem, a uczniowie wychodzą z klas, bo na przykład szukają lepszego miejsca,
miejsca, wygodnego miejsca do uczenia, albo na przykład poszukują dobrego kontaktu z internetem, tak, połączenia z internetem, żeby wykonać zadanie na lekcji. To wszystko, co robimy od pierwszej klasy, co uwzględniamy w naszym 8-letnim dla danej grupy uczniów planie pracy, to wszystko sprzyja rozwijaniu tych umiejętności uczenia się i w konsekwencji potem przekłada się w takie stopniowe i systematyczne przygotowanie do egzaminu. My oczywiście też, planując cały proces dydaktyczny, uwzględniamy wnioski z analizy wyników egzaminu. I podobnie jak u Zosi, to co jest tu ważne, nie dokładamy sobie zadań, przyglądamy się naszym działaniom, weryfikujemy je, modyfikujemy, czasem z niektórych rezygnujemy, a nie mnożymy bytów, czyli bardzo tak krytycznie podchodzimy do tego, czym zajmujemy się na co dzień i staramy się, wprowadzając chociażby rozwiązania, próbując nowych rozwiązań, staramy się najpierw przyjrzeć tym, które dotychczas istniały. Natomiast jeśli miałabym powiedzieć o mojej roli jako dyrektorki szkoły, to ja jestem taką osobą stale poszukującą różnych efektywnych sposobów pracy. Ja zbieram przeróżne inspiracje, które w szkole potem próbuję, wdrażam, dzielę się z nimi nauczycielami i mam jakby sporo entuzjastów, czyli sporo osób, które jakby często też czekają, co nowego się wydarzy, co nowego przywiozę. Ale o mojej roli jako dyrektorki to powiem w kontekście takiej formy nadzoru pedagogicznego, chociaż tego tak nie traktuję, mianowicie wspomagania. Wspomaganie, takie procesowe wspomaganie u mnie w szkole jest bardzo mocno osadzone. Ja jak prowadzę jakiekolwiek działania, w tym także związane z tymi zadaniami w kontekście przygotowań do egzaminu, to bardzo dbam o doskonalenie nauczycieli, o wymianę doświadczeń, o konsultacje z ekspertami, o wzajemne uczenie się nauczycieli od siebie, lekcje otwarte, obserwacje koleżeńskie i sama w tym wszystkim bardzo, bardzo mocno uczestniczę i to zarówno jako taka osoba ucząca się, jak i też ucząca innych. Czyli u mnie ta praca nad minimalizacją, czy też nad ograniczeniem kumulacji zadań, to jest taka praca rozłożona mocno w czasie, mająca taki charakter procesu, który przeze mnie jest bardzo mocno wspierany w ramach właśnie wspomagania. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. No i teraz przyszło mi zwrócić się z tym pytaniem do dyrektora liceum. I chciałbym, żebyś, Robercie, powiedział, czy to jest w ogóle przyzwoite pytanie, które można dyrektorowi liceum zadać. Bo o ile w szkołach podstawowych te wątki jakby nieegzaminacyjne są chyba, jeżeli chodzi o te priorytety, mocniej postawione, ale w liceum, no to o co chodzi? No o to, żeby przygotować do matury. To jak zapobiec kumulacji? No właśnie, może niech się uczą w tym czasie uczniowie. Nawiążę, Przemku, dzień dobry, do słowa przyzwoite, od którego zacząłeś swoją wypowiedź. Antoni Słoliński na pytanie, jak się zachować, jak nie wiadomo, jak się zachować, powiedział tak, na wszelki wypadek należy zachować się przyzwoicie. Będę zatem mówił przyzwoicie, ale podobnie jak ty, zacznę od pewnego truizmu. A mianowicie nie jest możliwe bezstresowe przygotowanie do matury, zwłaszcza kilka miesięcy przed godziną M. Jak słusznie zauważyłeś, polski system oświatowy jest tak ustawiony, jego strategia jest tak rozpisana, że kończy się egzaminem maturalnym, zaczyna się podstawą programową, czyli wymaganiami maturalnymi de facto, choć nazywają się wymaganiami szczegółowymi, a kończy sprawdzianem, czyli maturą, do której wszyscy w szkole średniej musimy dążyć, choćbyśmy mieli zupełnie inną wizję własnej szkoły. Każdy egzamin jest po prostu stresujący. Można natomiast lepiej lub gorzej tym stresem zarządzać i tu widzę pewną fundamentalną rolę dla dyrektora, ale także dla wychowawcy, psychologa, pedagoga, nauczyciela przedmiotowego, który prowadzi dany przedmiot maturalny. Stres sam sobie przecież może także działać mobilizująco, więc nie czyńmy z niego czarnego luda, tylko po prostu postarajmy się mądrzej tym stresem zarządzać i ten stres wykorzystać do motywowania, do tego, aby mobilizować naszych uczniów.
bo wydaje mi się, że moim uczniom nie brakuje umiejętności, natomiast czasami potrzebują takiego aktywatora, takiej iskry, która zmobilizuje ich do intensywniejszych działań, choć oczywiście jako skutek uboczny pojawia się także stres, ogromny stres, którym oczywiście trzeba walczyć. Niedobrze dzieje się wtedy, skoro mówimy o tym stresie i kumulacji przygotowań przedmaturalnych, jeśli poziom stresu przekracza poziom krytyczny i nie zachęca do nauki, a po prostu uniemożliwia dalsze przygotowania. Co oczywiste, za właściwe rozłożenie akcentów, regulowanie tempa prac, przygotowań, matur próbnych, oceniania, no odpowiada nauczyciel przedmiotu, nie dyrektor, przede wszystkim nauczyciel przedmiotu, ale oczywista jest tutaj rola dyrektora jako koordynatora, tego kogoś, kto bezpośrednio uzgadnia pewne rzeczy pomiędzy nauczycielami, potrafi dostrzec to coś, co rozgrywa się pomiędzy nauczycielami i pomiędzy przedmiotami. To rola takiego piłkarskiego sędziego na boisku, tak na marginesie fajnego meczu wczoraj, który myślę każdego z nas odrobinę zmotywował i zadowolił. Ten sędzia, czyli dyrektor szkoły, musi reagować, jeśli zacznie dziać się źle i poziom krytyczny stresu zostanie przekroczony. Czym się posłużyć w tym przypadku? No mamy, dyrektorzy, rozmaite narzędzia. Myślę, że pierwszym narzędziem nade wszystko musi być perswazja, rozmowa i z uczniami, i z nauczycielami, zwracanie im uwagi na te momenty, które są polem minowym dla ucznia i dla nauczyciela. No i oczywiście narzędzia związane z nadzorem pedagogicznym. Można też wdrażać rozmaite i strategie, i pomysły na to, jak z tym stresem walczyć. To może być oczywiście próba odciążenia uczniów od obowiązków, innych obowiązków szkolnych w drugim semestrze klasy trzeciej, czy w przyszłości klasy czwartej. To może być próba zakończenia normalnej edukacji, tak jak to będzie z KIK-iem już w przyszłości, w pierwszym semestrze klasy maturalnej. To może być takie ułożenie planu, szczególnie w klasach maturalnych, że ten plan będzie równomiernie obciążał uczniów w ciągu każdego dnia. To mogą być specjalne zajęcia antystresowe. My wymyśliliśmy sobie i niedługo wdrożymy ten pomysł tak zwanych 3 dni wolnych w klasie maturalnej na rekreację. Wtedy, kiedy dojdzie już do kumulacji po studniówce, a kilkadziesiąt dni przed maturą, do tego poziomu krytycznego stresu nauczyciel, wychowawca, pedagog badają projekt i wybierają się albo na wycieczkę, albo w szkole. No właśnie organizujemy takie 3 dni, no ja bym nie powiedział, że wolnego, ale 3 dni zajęć, które będą warsztatami integracyjnymi, warsztatami antystresowymi, warsztatami, które będą się odbywały no, najchętniej poza szkołą. Tego pomysłu jeszcze nie przetrenowaliśmy, ale umówiliśmy się, że jeśli będzie taka potrzeba, wychowawca, nauczyciel przedmiotu wiodącego przychodzi do mnie, rozmawiamy o tym, aby wdrożyć ten pomysł, żeby trochę poluzować z tym stresem. To może być oczywiście rozmowa z nauczycielami przedmiotów niematuralnych, aby unikali pewnych dodatkowych obciążeń w klasie maturalnej. No i oczywiście rzecz ważna, którą także stosujemy, a mianowicie zmniejszenie ilości ocen bieżących z przedmiotów niematuralnych w klasie maturalnej po to, żeby jak gdyby spełnić minimum minimoris, ale jednocześnie nie dociążać z przedmiotów niematuralnych uczniów. No i rzecz niezwykle ważna w przypadku tej próby uniknięcia kumulacji, a mianowicie no, reagowanie przez dyrektora, kiedy rzeczywiście dzieje się już źle, to jest ten szczególny czas i przestrzeń, kiedy dyrektor musi wziąć gwizdek piłkarski w usta i po prostu mocno dmuchnąć. Dziękuję. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale odnoszę takie wrażenie, że w gruncie rzeczy te wszystkie odpowiedzi, mimo że były różne, to trochę się sprowadzały do tego, jak za pomocą różnych przyjaznych i dla uczniów, i dla nauczycieli działań pracować na rzecz systematyczności pracy, ale też tego, żeby nauka była jak najatrakcyjniejsza i jak najbardziej odwołująca się do naturalnej ciekawości uczniów i dzieci, bo wtedy łatwiej tę systematyczność
uzyskać przy wielu sposobach, to jednak mam wrażenie, że te osie we wszystkich trzech waszych wypowiedziach były. No ale właśnie... Ja mam wrażenie, że mówiliśmy o tym samym albo graliśmy w tej samej orkiestrze, choć na trochę innych instrumentach. Ja na trochę tak. bardziej piłkarskim instrumencie. No rozumiem. No właśnie jak powiedziałeś o tym, że ten mecz był przyjemny, to ja go nie oglądałem, ale to jest przyjemność, jak się coś takiego ważnego dzieje, także i w piłce. Przejdziemy do następnego wątku, no bo z jednej strony zapobiegamy kumulacji, a z drugiej strony ten czas bezpośrednio przed egzaminem jest szczególnym czasem, no i nie ma się co oszukiwać, że nie jest. I chciałem zapytać, czy na te właśnie miesiące macie jakieś specjalne strategie, które wyobrażam sobie mają dwa cele. Czyli jeden cel to jest, żeby uczniowie i uczennice mogli się przygotować do egzaminu tak, żeby pokazać wszystkie swoje możliwości, ale z drugiej strony jak w pewnym sensie w cudzysłowie nie zamknąć szkoły na ten czas, nie doprowadzić do tego, że wszyscy są skupieni maksymalnie nad przygotowywaniem do egzaminu. I tu zacznę od Roberta z kolei, bo też mi się wydaje, że to zagrożenie w liceach jest większe niż w szkołach podstawowych, chociaż być może się mylę. Jak te ostatnie miesiące? Co na te ostatnie miesiące przygotowujesz? Jak działasz, żeby one były jak najbardziej racjonalne? Przepraszam za ten szybki łyk kawy, ale pewne tureckie przysłowie mówi, że nic tak nie rozjaśnia umysłu jak łyk dobrej kawy. Zatem pozwól Przemku, drodzy Państwo, że rozjaśnię sobie trochę umysł. I już wracam do pytania, które przed chwileczką zadałeś. Ja bym powiedział, że to ostatnie 15 minut meczu, żeby ponownie odwołać się do metaforyki piłkarskiej, niezwykle ważne, bo to czas i szczególny, i bardzo dla dyrektora gęsto od rozmaitych zdarzeń, przygotowań maturalnych, zwłaszcza organizacyjnych. My, dyrektorzy, wtedy mamy ręce zanurzone w papierach, procedurach, informatorach, arkuszach i rzeczywiście tego jest bardzo, bardzo dużo. Im bliżej terminu egzaminu, tym ten kalendarz gęstnieje. Tak jest przynajmniej w przypadku mojej majowej matury. Przyznaję, że wtedy mam znacznie mniej czasu na inne czynności. I dlatego bywają takie momenty, że dyrektor po prostu musi zwyczajnie w świecie zaufać swoim nauczycielom. Maj to jest taki miesiąc, kiedy w zasadzie ja już nie chodzę ani na obserwacje, ani nie monitoruję tego, co w szkole się dzieje tak bardzo uważnie. Po prostu uważam, że ja mam swoją robotę do wykonania, nauczyciele swoją i wyznaję zasadę, że po prostu w pewnych momentach trzeba oddać gwizdek, buty piłkarskie i wszystko to, co jest atrybutem sędziego, zwyczajnie w świecie swoim współpracownikom. Ja muszę w tym czasie szczególnym zadbać o formalności, procedury, uzgodnienie zespołów nadzorujących. Muszę także zatroszczyć się o to i sprawdzić, czy wszyscy uczniowie mieli szansę uczestniczyć w maturach próbnych, co zrobić, aby ogarnąć nadzorem i objąć nadzorem oraz taką życzliwą pomocą, zwłaszcza tych uczniów, którzy wybierają bardzo mało popularne przedmioty. Nie wiem, filozofię zdaje jedna osoba, historię sztuki zdają dwie osoby. Mam taką gamę przedmiotów, w których no, gdyby nic nie zrobić, to uczeń pozostanie sam na sam z tą filozofią, mimo tego, że tej filozofii w szkole się nie uczę. I tam, gdzie mogę, to oczywiście staram się tym uczniom pomóc, angażując wolontariacko nauczycieli. Na szczęście nauczyciele to ciągle osoby, jak z opowiadań Stefana Żeromskiego, nie mieszkają w obrzydłówku, tylko zakasają rękawy, nie pytają za ile i kiedy, tylko po prostu pomagają i uczą tej filozofii. Staram się także w ramach tych formalności, nie wiem, równomiernie rozłożyć dyżury maturalne nauczycieli, zapewnić odpowiednie warunki w przyszłości jak najlepszego przeprowadzenia tego egzaminu. Maj mi się właśnie z tym kojarzy, no i oczywiście z intensywną pracą nadzorczą, do tego klasyfikacja przygotowania do zakończenia
zajęć, ale też no, taki namysł nad godnym pożegnaniem maturzystów, z którymi spędziłem ostatnie 3 lata. Dzięki. Zosiu, jak u Ciebie? Wiem, że mam tutaj slajdzik. No ja chciałabym jeszcze poszerzyć ten temat, który zaczął Robert. On skoncentrował się w swojej wypowiedzi na tych zadaniach dyrektora formalnych, tych związanych z dokumentacją. Ja chciałam powiedzieć, żeby odciążając też i siebie, ale i nauczycieli z tych zadań, że tak organizuję pracę przy egzaminach już bezpośrednio przed, aby przygotowanie sal, przygotowanie pomieszczeń, sprawdzenie odpowiedniej ilości sprzętu leżało po stronie kierownika administracyjnego i obsługi. Mam do nich zaufanie i już od wielu lat też ci pracownicy mogą pomóc w tym, aby ten czas nie był tylko na głowie organizacyjny, nie był tylko na głowie dyrektorów i nauczycieli. Pobadamy też ostatnio w takie problemy związane z fałszywymi informacjami, które przychodzą przed egzaminami i utrudniają nam przeprowadzenie matur czy egzaminów w szkole podstawowej. Mamy nawiązaną więc stałą współpracę z jednostką policji i też przy ich pomocy tak staramy się zabezpieczyć wszystkie pomieszczenia, aby te fałszywe informacje nie dezorganizowały nam pracy. Myślę, że nie uda się uniknąć, albo na mojej szkole nie bardzo się udaje uniknąć w tym ostatnim czasie takiej gorączki nauczycieli i tego, że może jeszcze coś zdołamy, nie wiem, wprowadzić, utrwalić, powtórzyć. No ja borykam się z tą sytuacją, że nauczyciele, szczególnie przedmiotów egzaminacyjnych, to po prostu jak lwy bronią tych ostatnich kilku tygodni swoich lekcji. A nawiązując do tego, co mówił Robert o stresie uczniowskim i o tym, aby ten stres oswajać albo osłabiać, albo prowadzić po prostu go do takiego poziomu, kiedy jest mobilizujący, a nie destrukcyjny, staram się stworzyć uczniom jak najbardziej naturalne warunki do pracy w czasie egzaminów, chociaż mam wielką salę gimnastyczną, zrezygnowałam z takiej organizacji egzaminów, która powoduje, że uczniowie piszą na tej dużej sali. Staramy się organizować mniejsze grupy w klasach. Jest to dla nich bardziej przyjazne, lepiej odbierają taką organizację. I aby samemu też w tym ostatnim czasie nie stresować się tym, że są jakieś zaburzenia w pracy zespołów nadzorujących. Do każdego dnia rano mam nauczycieli tak zwanych rezerwowych. Są to 1-2 osoby, z których w zasadzie niewiele nie korzystam, bo ta rezerwa rzadko kiedy jest uruchamiana, ale też nie martwię się o to i nie zabiegam, jak to 15 minut przed egzaminem uzupełnić skład zespołów nadzorujących. Więc gdy myślę o tym czasie bezpośrednio, to raczej to pytanie sprowadziło mnie faktycznie do kilku godzin czy kilkunastu przed tym egzaminem. I taką odpowiedź mam, Przemku, na to twoje pytanie. Dziękuję. Bardzo. No, nie powiem, że teraz mnie zaskoczyła ta wiadomość o ładunkach wybuchowych, ale no bo rozmawialiśmy o prezentacji, ale rzeczywiście to też jest dobre przypomnienie, że oprócz takich zadań edukacyjno-wychowawczych, to też takie bytowe i to dosyć podstawowe są istotne, żeby zabezpieczyć możliwość samego przeprowadzenia egzaminu, więc dzięki też za te informacje. Dorota, ciebie jeszcze poproszę. Jeśli Przemku, można te informacje w zasadzie tak? Co tydzień, przynajmniej u nas w szkole tak się dzieje. Na szczęście też dostajemy z instytucji państwowych informacje, że to jest niski stopień wiarygodności. Wtedy rzeczywiście przy zachowaniu pewnej dozy ostrożności no nie musimy reagować albo przeprowadzać ewakuacji. Natomiast bardzo mi się podobało to, co powiedziała Zosia o przestrzeni egzaminacyjnej, że robi wszystko, żeby nie robić egzaminu na wielkiej sali, która
w jakimś sensie ciąży na psychice i na tym momencie egzaminacyjnym. Ja nie mogę niestety uniknąć tego, żeby przy ilości uczniów, którzy u mnie przystępują do egzaminu, aby wykluczyć dużą salę, ale robię wszystko, żeby rozproszyć tą przestrzeń, bo przestrzeń sali gimnastycznej nie sprzyja takiemu swobodnemu zachowaniu. Natomiast jeszcze wrócę do tych ładunków wybuchowych. My w szkole staramy się przez te pierwsze 3 dni dużej matury, czyli język polski, matematyka, angielski, zalakować wszystkie pomieszczenia oraz drzwi zewnętrzne. I kiedy jest alarm i trzeba sprawdzić szkołę, zawsze przyjeżdża w takiej sytuacji policja, jest szybciej, kiedy ja stwierdzam i przekazuję informację grupie kontrolnej, że plomby nie zostały naruszone, żadne okno otwarte, że wszystko było ok. Wtedy wiadomo, że najprawdopodobniej to jest fake news. Jasne, dzięki, bo to bardzo konkretna, dobra praktyka. Doroto, jak w Zamościu te ostatnie miesiące? I cóż ja mogłabym jeszcze powiedzieć, odnosząc się do tego pytania. To jest tak, że dla mnie to jest też czas taki dość trudny organizacyjnie, pewnie bardziej taki trudny emocjonalnie, a wynika to z tego, że nigdy nie wiem, co się może wydarzyć w kontekście różnych ewentualnych niespodziewanych trudności, na przykład związanych z nieprzewidzianymi zachowaniami uczniów, chociażby z autyzmem. W mojej szkole uczy się 60 uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, więc co roku klasę 8 też kończy ich kilku. I nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć w tej sytuacji egzaminacyjnej. Chociażby niedawno jeden z moich uczniów zakwalifikował się do etapu okręgowego konkursu z matematyki i jak ten etap okręgowy się odbywał, i to w warunkach naprawdę takich fajnych, bo w szkole w tym roku odbywały się konkursy organizowane przez kuratora oświaty w szkole macierzystej, tak, w każdej szkole macierzystej uczeń odmówił wejścia na salę i żadna siła, żadna prośba, perswazja mamy, nauczycielki i moja i pedagoga nie odniosła rezultatu. I tutaj takich sytuacji też gdzieś tam zawsze się z tyłu głowy spodziewamy i to jest trudne, jak sobie wtedy poradzić i jak rzeczywiście spowodować, żeby uczeń mógł do tego egzaminu jednak przystąpić w tym terminie właściwym. Egzamin to niewątpliwie ważny czas i dla uczniów, i dla nauczycieli. I jak zadałeś to pytanie, to ja sobie pomyślałam tak, czym tak naprawdę ten czas różni się w mojej szkole od innych dni? I na początku pomyślałam, nie, on się właściwie nie różni, wszystko biegnie tak jak codziennie, tak jak przez kolejne tygodnie. Ale jak tak sobie analizuję i słucham też moich przedmówców, to myślę, że jednak no nie do końca tak jest. Rzeczywiście ten czas jest trochę inny. My przed egzaminem, dokładnie teraz w kwietniu, przed egzaminem organizujemy jeszcze jeden tak zwany próbny egzamin, chociaż nie lubię tego słowa, ale tak nauczyciele siłą przyzwyczajenia o nim mówią. To jest takie trochę przećwiczenie procedur, takie sprawdzenie też technicznych rozwiązań, ale też to jest takie sprawdzenie się uczniów w kontekście tego, co już potrafią, jakie są ich mocne strony, jakie jeszcze obszary wymagają poprawy. I właśnie w oparciu o te wyniki tego próbnego egzaminu uczniowie otrzymują informację zwrotną, czyli dowiadują się i o tych mocnych stronach, ale i obszarach do poprawy i dostają wskazówki, jak jeszcze te obszary można byłoby poprawić. Myślę, że to jest ta praktyka tuż przed egzaminem, którą rzeczywiście mogę się podzielić. Ale mogę jeszcze powiedzieć też o takich dwóch rozwiązaniach, mianowicie znowu związanych z taką, wiecie Państwo, systematyczną, procesową pracą, czyli gdzieś takie planowanie realizacji treści podstawy programowej, aby w tych tygodniach przedegzaminacyjnych wystąpił ten czas, naturalny czas podczas zajęć języka polskiego, matematyki i języków obcych na powtarzanie, żeby nauczyciel już mógł z taką pewną swobodą podejść do zbierania, systematyzowania wszystkich treści, takiego powolnego powtarzania. I to się dzieje rzeczywiście. Nauczyciele już po wielu takich letnich doświadczeniach potrafią tę pracę tak planować, żeby te ostatnie kilka tygodni to był czas poświęcany na takie systematyzowanie
tego, czego się do tej pory nauczyli. Wszystko to się dzieje na lekcjach. U mnie nie ma w szkole mani testowania, jakiejś takiej nadmiernej ilości prac domowych. Tu teraz na lekcji uczniowie jak najwięcej staramy się, żeby podczas zajęć lekcyjnych się uczyli, bo uważamy, ja tak uważam, uważa tak duża grupa na szczęście moich nauczycieli, lekcja jest po to, żeby uczeń się na niej właśnie uczył. I jeszcze taki czas majowy, który chyba też troszeczkę inaczej wygląda w mojej szkole. Mianowicie u mnie od lat w szkole prowadzimy takie działania, które polegają na organizacji tygodnia z projektem interdyscyplinarnym. W maju w szkole przez tydzień, w tym roku to będzie ten tydzień, zaraz drugi tydzień maja, zaraz po tym długim weekendzie, uczniowie będą całej szkoły, od klasy pierwszej do klasy siódmej, czyli prawie całej szkoły, będą pracowali metodą projektu. Ta metoda, ta praca odbywa się przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku. Wtedy oni mogą też, jakby kształcą też tak kompetencje, natomiast mówię o tym w tym momencie dlatego, że to jest też czas, w którym nauczyciele uczący w klasach ósmych mogą skupić się i skupiają się przez ten tydzień już tylko na przedmiotach, tak zwanych przedmiotach egzaminacyjnych, co oczywiście nie oznacza, że przez 8 godzin czy 7 godzin dziennie rozwiązują testy. Tu właśnie jest to czas na to, żeby można było jeszcze wzmacniać te wszystkie obszary, które wymagają poprawy, które na tym próbnym egzaminie okazały się tymi słabymi stronami. Czyli w tym czasie, kiedy cała szkoła pracuje nad projektem, nauczyciele uczący klasy ósme przedmiotów egzaminacyjnych koncentrują się na tej tygodniowej pracy z klasą, takiej dodatkowej pracy z klasą ósmą. I tak jest, i to jest takie powtarzalne co roku, tak? Czyli ten projekt jest od kilku lat, co roku 1-7 ma swój projekt, czyli klasy ósme też we wcześniejszych latach pracowały metodą projektu przez tydzień, a klasy już same ósme koncentrują się na tym czasie, na przygotowaniu jeszcze takim do egzaminu. Czyli no nie wygląda ten czas rzeczywiście tak samo jak każdy jeden dzień, chociaż na początku tak mi się to wydawało, ale może dlatego, że ja też przywykłam do pewnych działań, które w szkole się dzieją. Natomiast jeśli chodzi o sam egzamin, to on też się odbywa w kameralnej przestrzeni. Staram się nauczycielom tak przydzielać pracę, aby nie pracowali codziennie w zespołach nadzorujących, raz, góra dwa, a jeden dzień mieli też to takie swobodne działania, swobodną pracę, trochę takiego też oddechu. No chyba tyle na ten moment przyszło mi do głowy, jeśli chodzi o ten czas bezpośrednio przed egzaminem. Dziękuję zwłaszcza za te wasze takie praktyczne pomysły, które ktoś, kto tak nie robi, a wydaje mu się, że to jest ciekawe, mógłby wykorzystać. No, dziękuję za ten wątek związany z samym przygotowaniem i z tym, jak to robić, żeby to było systematycznie. Ale teraz chciałbym wam zadać pytanie, z którego trochę chcę się wytłumaczyć. No bo jak się ma temat uchodźców w szkole do wątków egzaminacyjnych? No, wprowadziliśmy ten temat z tego powodu, że wydaje nam się, że to jest w pewnym sensie przykład takiej sytuacji, w której życie podsuwa pewne, mówię to z trudnością, ale okazje, z trudnością, ale świadomie. Tak się chyba zdarza, że różne krytyczne momenty, też czasem tragiczne, jednak wyostrzają pewne sprawy, stawiają je na ostrzu noża, każą zadawać sobie różne ważne i podstawowe pytania. I mam wrażenie, że tak się też stało, że w pobliżu czasu egzaminacyjnego w polskich szkołach pojawili się nagle ludzie, którym chcemy pomagać z odruchu serca i z takiego jakby moralnego poczucia, że to jest konieczne, właściwe, odpowiednie, wszyscy jesteśmy poruszeni. No nie wiem, czy wszyscy, ale mam nadzieję, że tak, taką ofiarnością Polaków. Ale z drugiej strony też pojawiają się dzieci uchodźcze, ukraińskie, i pojawiają się też pytania, na przykład ze strony rodziców, z różnych miejsc je słychać, czy to nie zagrozi egzaminom?
Czy nie stanie się tak, że pomaganie, że radzenie sobie z tym wyzwaniem, człowieczym przecież, nie zaszkodzi uczniom? Z drugiej strony myślę, że warto też zadać takie pytanie, czego się z tego uczymy? Bo to jest szansa na to, żeby różnym rzeczom się przyglądać i aktywnie w nich działać. I stąd pomyślałem, że to pytanie jest pytaniem adekwatnym, bo to, czego uczą się uczniowie w sytuacji, kiedy pojawiają się uchodźczy rówieśnicy w szkołach, to jest przykład takich kompetencji, których żaden egzamin nie sprawdzi, a jednocześnie pewnie się zgodzimy, że są to takie kompetencje i postawy, które w zupełnie no taki nieoczekiwany, a jednocześnie ważny sposób będą kształtowały ich przyszłość. I tutaj z kolejnością zrobię tak, że pierwszą poproszę Dorotę, bo ty masz najbliżej do tej granicy i to nie tylko jest kwestia geografii, też pewnie sposób bycia uchodźców na tych wschodnich rubieżach w Polsce jest trochę inny niż gdzie indziej. Jak to jest u ciebie? Czego twoi uczniowie uczą się z faktu, że mają inaczej mówiących kolegów, którzy wypadli z systemu, który jest innym systemem edukacyjnym, a jednocześnie potrzebują wsparcia, opieki i możliwości uczenia się? Tak, rzeczywiście tak jest, blisko granicy i rzeczywiście był taki moment, że w naszym mieście, w Zamościu, ta liczba uchodźców była rzeczywiście bardzo duża i to było bardzo obserwowalne i też taki wzmożony ruch w szkołach, sporo zapisów, sporo takich zapisów później okazało się na chwilę, ale jakby tu rzeczywiście już trochę ten taki naturalny ruch uchodźczy u nas osłabł i nie obserwujemy w ciągu najbliższych, ostatnich kilku dni jakiejś wzmożonej znowu liczby uczniów obcokrajowców w naszych placówkach. Ja konkretnie mówię oczywiście o swojej szkole. Ja przyjęłam do szkoły na ten moment 15 uczniów. Od klasy pierwszej do klasy ósmej mam też dwóch uczniów z Ukrainy w klasie ósmej. Żaden z tych uczniów ani nie mówił, ani nie rozumiał po polsku, więc to rzeczywiście było nie lada wyzwanie. Ja jestem tą szczęściarą, że mam w szkole nauczycielkę, która kiedyś była nauczycielką języka angielskiego, teraz jest nauczycielką współorganizującą proces w oddziale integracyjnym, jest Ukrainką, a więc osobą, która świetnie mówi po polsku i świetnie mówi, no oczywiście po ukraińsku, tak? Do tego jeszcze dochodzi angielski i to jest osoba, na której ja się w tej chwili bardzo mocno też wspieram w kontakcie, w komunikacji z Ukraińcami. Ale jakby też może dodam, że w mojej szkole nie ma oddziałów przygotowawczych. Wszystkie dzieci trafiły do oddziałów masowych. Bardzo różnie to się rozłożyło. Ale też dodam, że do tej pory w mojej szkole było 8 uczniów pochodzących z Ukrainy. Uczniów, którzy są co najmniej ten rok szkolny albo dłużej, więc już całkiem dobrze mówiący w języku polskim, może nie jakoś świetnie rewelacyjny, ale już całkiem nieźle się komunikujący. I to też był taki moment, w którym ci uczniowie nowi, uchodźcy, przyjmowani byli do klas, w których już były dzieci z Ukrainy. Ten pomysł się całkiem nieźle sprawdził, no bo mieliśmy takich trochę też pośredników w komunikacji z nauczycielami, w komunikacji z innymi uczniami. Więc tak komunikacyjnie myślę, że tutaj to wybrzmiało u nas dość fajnie. Natomiast już tak wracając teraz do pytania, żeby od niego nie odbiegać, bo czuję chyba, że odbiegam, to myślę, że nasi uczniowie pozyskali taką możliwość wspierania i pomagania innym. I oni się z tego zadania całkiem fajnie wywiązują. To też bardzo też widać na korytarzach. Oni przychodzą na przykład z nimi do sekretariatu, żeby coś załatwić, o coś zapytać. Ostatnio uczeń klasy ósmej przyprowadził kolegę z Ukrainy i w jego imieniu tutaj u mnie wystąpił, że on chce się wypisać z lekcji języka polskiego dla cudzoziemców, tak? No więc tutaj miałam nie lada przygodę w wyjaśnianiu, dlaczego to jest ważne i dlaczego powinien chodzić. No i to się jakoś tam udało. Ale tu też chcę przez ten przykład pokazać zaangażowanie.
Myślę, że to w ogóle doświadczenie, które jest ważne dla nas uczniów, dla naszych uczniów, ono i wpłynie na poczucie odpowiedzialności i takiego przyjrzenia się też sobie, swoim postawom, zachowaniom, wartościom, jakie są dla nich ważne. Myślę, że to, co im zostanie, to empatia i troska o innych, to jest niewątpliwie to, co mogą w sobie wykształcić. I jeszcze opowiem o takiej fajnej sytuacji, którą obserwowałam kilka dni temu w klasie piątej. Zajrzałam do klasy, ja mam taki nawyk, czasami zaglądam do klasy, jak się dzieci uczą, nie do wszystkich nauczycieli od razu dodam, bo nie wszyscy to lubią, ale mam takich nauczycieli, którzy to lubią, przynajmniej twierdzą, że im to nie przeszkadza i często zaglądam, jak dzieciaki się uczą. I byłam w klasie piątej świadkiem takiego wydarzenia. Dziewczynki posługiwały się w komunikacji z dziewczynką z Ukrainy translatorem, ale nie po to, żeby zrozumieć koleżankę z Ukrainy, ale po to, żeby do niej powiedzieć coś po ukraińsku. I to mnie strasznie ujęło za serce. I sobie tak pomyślałam, że proszę bardzo, powiedziałeś, Przemku, o kompetencjach. Mamy całą gamę kompetencji. Kompetencje cyfrowe i kompetencje w zakresie świadomości, ekspresji kulturalnej i kompetencje społeczne, i kompetencje językowe, i pewnie też przedsiębiorczość. A myślę, że w ogóle to wszystko prowadzi do tego, że ci uczniowie będą, ja mam taką nadzieję, że będą się stawali bardziej dojrzali przez to, co dzieje się u nas bardzo blisko, bo tak naprawdę 60 kilometrów od Zamościa. I że to wszystko później przełoży się też na zmianę ich podejścia, na zmianę ich postaw w kontekście egzaminu także. Tak sobie myślę, że tak to mogłoby wyglądać. Czyli pół podstawy programowej właściwie. Tak. Taką jedną sytuacją. Tak, to pół prawda. Podstawy. Dokładnie. Robercie, ty z kolei masz najdalej do granicy. No i liceum. Jak to w liceum wygląda? Czego uczą się uczniowie z tego doświadczenia? Mhm. Bardzo przepraszam przede wszystkim za to, że na momencie mnie nie było, ale straciłem łącze internetowe. Internet i łącza internetowe są także częścią infrastruktury szkolnej. Jak widać, czasami cieszę się, że jest. Zawodzi. Na szczęście udało się i mam nadzieję, że jestem słyszalny. Tak. Mhm, dobrze. Ale słyszałeś pytanie? Podejrzewam, że chodzi o pytanie o naszych gości z Ukrainy, tak jest. Znaleźli miejsce w naszych szkołach. Czego się mogą nauczyć? Moim zdaniem wszyscy się możemy od siebie wzajemnie bardzo dużo nauczyć. Mogą nauczyć się i nasi uczniowie, i oni czegoś, czego nie nauczą się w sali lekcyjnej czy na szkole, czy z tekstów kultury, z realizacji podstawy programowej. Nie wiem, na ile Dorota i Zosia już o tym wspominali, ale ja widziałbym tutaj... Na razie mówię o Dorota. Aha, Dorota, dobrze, przepraszam bardzo, moja chwilowa nieobecność czyni moją... Ale chętnie pomogłem. Mniej pewnym niż chciałbym, o tak. Myślę, że mogą się nauczyć empatii. Przede wszystkim tego, jak pomagać drugiemu człowiekowi. Mogą się nauczyć szacunku dla inności, dla innej kultury i innej religii. Wreszcie mogą się zdarzyć i skonfrontować z własnymi uprzedzeniami, także historycznymi i rodzinnymi, bo ich w przypadku Kresów przecież w naszej kulturze i w naszym społeczeństwie nie brakuje. Ale uwaga, mogą nauczyć się współpracować, mogą nauczyć się, jak nieść pomoc drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie. Ja w swojej szkole mam od tygodnia oddział przygotowawczy, więc osobną klasę złożoną z dzieci ukraińskich i muszę przyznać, że to jest dla nas i duże wyzwanie, i duże doświadczenie. Ich obecność w naszej szkole to i wielka lekcja polityki, i wielka lekcja historii. Polityki dlatego, że nagle oto to, co wylewa się z telewizora czy z internetu, moi uczniowie spotykają na szkolnym korytarzu i jak gdyby widzą bezpośredni związek pomiędzy tym, co dzieje się w globalnej sieci, a tym, co rozgrywa się w Kasprowiczu, czyli w mojej szkole. W tym sensie uważam, że ich obecność w szkole to jest także wielka lekcja i polityki, i historii. Myślę, że to doświadczenie pokazuje młodym ludziom, obecność młodych Ukraińców na korytarzach mojej szkoły i w salach lekcyjnych, co może się zdarzyć, jeśli pewne wartości zostaną zaniedbane. Pokazuje, jak straszna jest wojna, jak ważną rzeczą jest, że jesteśmy częścią Zachodu, że jesteśmy częścią NATO,
że polityka jest ważna, ale uwaga, myślę, że ta ukraińska obecność w mojej szkole wzmacnia wśród kasprowiczan poczucie naszej tożsamości, paradoksalnie otwiera nas na świat nam bliski, a wskazuje światy zagrożenia. Ustawia nas jakoś geopolitycznie, w tym sensie użyłem metafory, że ta obecność to także wielka lekcja i szkoła nie tylko tolerancji, ale także polityki i historii. Wreszcie zakończę zdaniem dla mnie ważnym. To także uświadamia nam wszystkim, jak ważny jest pokój i stabilizacja, że on nie jest dany raz na zawsze, że może zdarzyć się to tak, coś, że można to stracić. Sprawi, że my znajdziemy się na szkolnych korytarzach Belgii, Holandii, Danii i tu teraz odpukam, niemalowane, bo oczywiście nikt z nas tego by się, tego by sobie nie życzył. To wielka lekcja pokory także dla nas, którzy jesteśmy tak daleko od wschodniej granicy. Jasne, dziękuję. Zosiu, jeszcze ciebie chciałbym o to spytać. Czego uczą się uczniowie z tego doświadczenia? Robert pracuje w szkole ponadpodstawowej z młodzieżą, z osobami już prawie dorosłymi, więc te lekcje polityki, tolerancji, wartości takich jak pokój, unikanie wojny są u niego na pierwszym miejscu i w kręgu życia młodzieżowego też. Gdy ja popatrzę z perspektywy mojej szkoły podstawowej, myślę, że większość dzieci to są uczniowie klas 1-6, więc w tej chwili w wieku 12-13 lat maksymalnie od 6-7-latków, no plus 7-8 klasy. Pewnie w tych 7-8 klasach tutaj mogłabym nawiązać tak jak Robert do tych wartości, ale patrząc już na całość szkoły, to myślę, że jednak uczą się tych umiejętności miękkich, tej otwartości na drugiego człowieka, tego, że można nieść innym pomoc. Obserwuję to, że bardzo się cieszą, że przychodzą do ich klas uczniowie z Ukrainy. Mam w tej chwili w 400-osobowej szkole 25 takich uczniów. Wtedy zaczynają doceniać ważność komunikacji, używają do tego też tych narzędzi informatycznych, które pozwalają im się komunikować, ale też myślę, że widzą to, że można uczyć się w różnych systemach i że te systemy też mają pewien wspólny język, bo chciałam zwrócić uwagę na umiejętności matematyczne, czyli tą kompetencję, która pokazuje na wykorzystanie narzędzi matematycznych niezależnie od znajomości języka i kształtowania myślenia matematycznego, bo okazuje się, że na lekcjach matematyki, który posługuje się językiem symboli, to wejście w nasz sposób nauczania, nasze typy zadań dla tych uczniów z Ukrainy jest największe i myślę, że nasi uczniowie też to dostrzegają. Poza tym sądzę, że uczą się też kreatywnego rozwiązywania problemów, no chociażby z takich dziedzin jak komunikacja, kultura i tutaj w naturalny sposób też będą korzystać z narzędzi, które mają i mogą dostrzec, że te narzędzia informatyczne to nie jest tylko zabawa, to nie są tylko gry komputerowe, ale są to narzędzia bardzo użyteczne. Ogólnie powiedziałabym, że kształtujemy te umiejętności miękkie w szkole podstawowej, myślę, że bardziej niż twarde, na które zwrócił uwagę Robert. Dziękuję. Jasne. No ale też przecież ważne i dopasowane do wieku przede wszystkim i do tego, jak te dzieci postrzegają świat. I ja mam jeszcze do Was takie krótkie pytanie na koniec a propos tego, co powiedziałem, że zdarzają się takie pytania rodziców, czy podobno też nauczycieli, chociaż o takim przypadku nie słyszałem. Czy to nam nie zaszkodzi w przygotowaniu uczniów do egzaminu? Chciałem się zapytać, czy zdarzyło Wam się takie pytanie słyszeć? I jak na nie odpowiadać? Jakoś zwięźle i prosto. I od razu chcę podkreślić, że nie oceniam moralnie tego pytania. Myślę, że to jest wyzwanie, przed którym praktycznie dyrektor może stanąć, że na przykład rodzic zada mu takie pytanie. Zosiu, widzę, że podnosiłaś rękę. Ja podnosiłam rękę, bo może osobiście tego nie spotkałam. Mam tylko jedną uczennicę w klasie 8, bardzo dobrze przyjętą. Życzliwie ze zrozumieniem, ze wsparciem, ale za to rozmawiałam niedawno z dyrektorami różnych szkół i tym doświadczeniem chcę się podzielić. Z miejscowości podwarszawskiej
Grójec i okolice, gdzie jest bardzo dużo sadów i bardzo dużo osób pracujących wcześniej, przed konfliktem pochodzenia ukraińskiego, również na terenach tych gospodarstw. I teraz w naturalny sposób sprowadziły one kobiety, swoje dzieci, swoje rodziny. I w rozmowie z dyrektorem takiej szkoły miałam informację o tym, jaki nastąpił konflikt między tym przygotowaniem. I może to nie jest takie cenzuralne określenie, ale myślę, że mogę się nim posłużyć, cytując tę koleżankę. Czasy są szczególne. Bo czasy są szczególne, dziękuję Przemku. To co wy myślicie, że ludzie będą u was pracować w gospodarstwach, a dzieci gdzie pozamykamy? W domach, w wersalkach? Dzieci tak samo chcą się uczyć, dzieci tak samo chcą korzystać z tego dobra edukacyjnego, które mają polskie dzieci. I wiem od tej koleżanki, dyrektorki, że informacja zwrotna rodziców, chociaż to określenie było takie dość ostre, była bardzo pozytywna, no i widocznie potrzeba im było tego, no takiego jasnego określenia granicy. Wyraźnego postawienia, jasne, dziękuję. Może mogę jeszcze? Tak, tak. Ja też nie usłyszałam takiego pytania. Ja z kolei mam dwóch, tak jak mówiłam, dwóch uczniów w klasie ósmej. Nie usłyszałam takiego pytania. Niemniej ja, ponieważ ja kieruję szkołą z oddziałami integracyjnymi, jakby też jestem trochę przygotowana już na takie ewentualności, to ja staram się tych uczniów z Ukrainy umieszczać w oddziałach, w których jest drugi nauczyciel, nauczyciel, który wspiera te procesy edukacyjno-wychowawcze. I to jest też taki dobry argument dla rodziców, że jakby nauczyciel uczący może poświęcić odpowiednią ilość czasu, bo jest drugi nauczyciel, którego gdzieś też te siły koncentrują się na tych nowych uczniach. Więc to może być też sposób. Czyli w razie czego to może być wyjaśnienie? Tak. Albo... Może to być też sposób ewentualnie na to, żeby uspokajać rodziców, ale myślę, że wiele innych można by też znaleźć argumentów. Jasne. Bardzo dziękuję za ten wątek. Ja też chcę powiedzieć naszym słuchaczom, że no celowo nie podejmujemy mimo egzaminacyjnego tematu wątku egzaminów dla uczniów z Ukrainy. Będziemy się tym zajmowali w całkiem osobnych działaniach. Wydawało się, że to jest temat rzeka, a przy tym bardzo kontrowersyjny. W związku z tym tutaj tego wątku nie dokładaliśmy. Tym bardziej, że prawo się dopiero tworzy, toczą się dyskusje. Zachęcamy do zaglądania na tę zakładkę na naszej stronie o Ukrainie. Tam będziemy zamieszczać informacje, a być może też zrobimy specjalnie temu poświęcony webinar. Dziękuję i chciałbym przejść do następnego naszego wątku. No właśnie, bo to jest taki temat, w którym z jednej strony CEO ma dużo doświadczeń, ale pewnie też Państwo dyrektorzy, zarówno nasi prelegenci, jak i ci, którzy słuchają, sporo doświadczeń w tym względzie mają i nigdy dość wymieniania się doświadczeniami. Chciałbym Was poprosić o podzielenie się, no tak krótko, bo czasu już nam wiele nie zostało, tym, jakie kompetencje, których egzamin właściwie wprost nie sprawdza, warto do kształcenia jakich kompetencji warto wykorzystywać różne szkolne sytuacje. Wiem, Dorota, że ty uczestniczysz, zresztą podobnie jak Zosia, w tym projekcie Szkoła dla Innowatora. Tam kompetencje są na pierwszym miejscu. Gdybyś mogła dwa słowa o tych kompetencjach powiedzieć. Ja postaram się szybciutko wprowadzić Państwa w tę tematykę kompetencji, które zostały zaopiekowane w projekcie Szkoła dla Innowatora, którą aktualnie Centrum Edukacji, program aktualnie Centrum Edukacji Obywatelskiej finalizuje. I rzeczywiście, ponieważ my sobie zdajemy sprawę, że szkoła kształci uczniów do życia w świecie przyszłości, którego tak naprawdę każdy, nikt z nas nie zna. I w związku z tym pojawia się wiele pytań, między innymi takich, jak możemy wspierać uczniów czy młodych ludzi w ogóle po to, żeby oni mogli za te kilka czy kilkanaście lat odnaleźć się w tej stale zmieniającej się rzeczywistości. Tak naprawdę my nie wiemy, jak ona będzie przecież wyglądać.
wyglądała. I tutaj w Szkole dla Innowatora odpowiedzią na te wyzwania były kompetencje proinnowacyjne. I te kompetencje proinnowacyjne były zdefiniowane wokół takich trzech wiązek kompetencji. Pierwsza z nich to samodzielne myślenie, gdzie znalazły się takie kompetencje jak ciekawość i odkrywanie nowych umiejętności, samodzielność myślenia, czy myślenie dywergencyjne, czyli takie tworzenie kilku rozwiązań tego samego problemu. Druga wiązka to rozwiązywanie problemów i tu powstawanie pomysłów, rozwiązywanie problemów, kadrowanie tych problemów, czy praca nad wieloma problemami w tym samym czasie. To takie umiejętności w ramach tej wiązki w Szkole dla Innowatora doskonalono. Kolejna wiązka, zarządzanie sobą i tu mamy w tym umiejętność uczenia się, ale w zarządzaniu sobą to też rozwijanie wyobraźni, to taka umiejętność rozwijania własnych zainteresowań, czy rozwijania orientacji na przyszłość. Ważna kompetencja, ważna wiązka liderowanie, gdzie mamy taką umiejętność podejmowania ryzyka, bycia odważnym, podejmowania decyzji, liderowania czy zarządzania zmianą. No i wreszcie ostatnia wiązka to wiązka współpraca, czyli odnosząca się do kształcenia tej umiejętności współdziałania, współpracy, wykonywania zadań w zespole. I w ramach projektu Szkoła dla Innowatora szkołom uczestniczącym w programie zaproponowano stosowanie na zajęciach czy wdrażanie w szkołach, doskonalenie umiejętności wykorzystania takich metod i sposobów pracy, które mają wpływ na rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych. I do tych sposobów i metod pracy zaliczamy zadanie edukacyjne, metodę projektu, tutaj szczególnie projekt społeczny i projekt badawczy, organizacje w szkole tak zwanych pracowni tematycznych, na przykład pracownia kulinarna albo pracownia krawiecka i opracowywanie programów pracy do tych pracowni. To wreszcie wykorzystanie głosu uczniów w pracy szkoły i zmianie, jaką się w szkole wdraża, czyli pytanie również uczniów o opinię, zdanie w kontekście wdrażania różnych zmian w szkole. To praca z błędem, to metoda odwróconej lekcji, to dbanie o dobrostan w szkole, o dobrostan uczniów, dobrostan nauczycieli, ale i dobrostan dyrektora. No i rozwój kompetencji behawioralnych, czyli tych takich umiejętności miękkich, które też na przyszłości, na tym rynku pracy będą niezbędne. To tak krótko, jeśli chodzi o kontekst kompetencji proinnowacyjnych promowanych tak w Szkole dla Innowatorów. Jasne, wiem, no bo się przygotowywaliśmy, że macie też przykłady takich działań, za chwilkę o nich powiemy. Zosię poproszę, bo wiem, że ty akurat o tej pracy z błędem u siebie. No tak, bo ja chciałam tutaj połączyć w swojej wypowiedzi przygotowanie do egzaminu i systematyczną pracę nad naszym głównym tematem, czyli jak nie robić w ostatniej chwili różnych działań, a wykorzystywać naturalne okazje edukacyjne, a jednocześnie jak połączyć to z kompetencjami proinnowacyjnymi. Dorota w swojej wypowiedzi przed chwilą wspomniała o takiej praktyce jak praca z błędem i my ją wykorzystujemy do takiej systematycznej pracy nad kształtowaniem kompetencji, ale jednocześnie nad tym, aby egzamin nie zaskoczył nas tylko w ostatnim tygodniu. Czyli najpierw zaczynamy od takiej identyfikacji najczęściej popełnianych błędów i temu służy wspomniana przeze mnie analiza, którą dokonujemy metodą 5Q, mówiłam o tym w pierwszym swoim wystąpieniu. Te błędy to już są takie typowe, charakterystyczne dla danej grupy uczniów, zdarzające się często w populacji, niewłaściwe rozwiązania zagadnień czy też treści egzaminacyjnych. Na przykład zauważamy, że szwankuje argumentacja, albo na przykład, że uczniowie do określonych typów zadań podchodzą niewłaściwie je analizując, albo że źle sobie radzą z szukaniem danych na przykład w tabelach, nie odczytują etykiet, czy na przykład nie wykorzystują parafrazy, albo w wypowiedziach pisemnych są już konkretne, określone przez zespół zaniedbania dotyczące, czy też niedoskonałości dotyczące streszczenia, czy planu jako formy wypowiedzi,
czy też innych krótszych lub dłuższych form. Po identyfikacji takiego błędu postępujemy może w sposób podobny, do którego mówiła Dorota, czyli oni organizują tydzień projektów, a my organizujemy tydzień pracy z danym błędem. Nie jest to tak szerokie zadanie jak tydzień projektów, jest to wąskie i bardziej celowane. I poproszę o następny slajd, bo chciałabym omówić przykład takiego tygodnia. Jeżeli uznamy, że takim błędem, nad którym chcemy pracować, bo z błędów możemy się uczyć, jest na przykład argumentacja, organizujemy tydzień z argumentem. To jest taki przykład ogłoszenia, które wisi w pokoju nauczycielskim i ono informuje, że w ramach zespołu ustaliliśmy, że ten tydzień to taki tydzień, w którym na każdych lekcjach we wszystkich klasach powinno pojawić się przynajmniej jedno zadanie, które związane jest z argumentacją. Zwykle osoby przygotowujące ten plakat, tę informację, starają się tutaj ująć coś też takiego sentencyjnego, może trochę humorystycznego, żeby nauczyciele sami również o argumentacji w różny sposób pomyśleli. To jest przykład takiego zadania na godzinę wychowawczą do klasy ósmej, bo chodzi nam o to, aby na każdej lekcji, nawet na godzinie wychowawczej, pojawił się ten temat praca z argumentem, chociaż przez 10-15 minut. Następnie nauczyciele symbolicznie znaczkiem plus czy tam minus zaznaczają w tej tabeli informacje o tym, czy takie zadanie udało im się wykonać i w których klasach. W ten sposób pracujemy z argumentem we wszystkich klasach od pierwszej do ósmej przez dany tydzień i staramy się, aby w tym tygodniu wystąpiło chociaż 5-6 lekcji, na których temat argumentu, sposobu argumentowania, oczywiście dostosowany do wieku, do możliwości i do innych treści, wystąpi. Autorzy plakatu dbają też o to, aby inni bardziej kreatywni albo z lepszymi pomysłami mieli okazję też zaprezentować się w kolejnych tygodniach, więc najczęściej zbieramy informacje o tym, kto następny tydzień pracy nad kolejnym takim wybranym przez nas zagadnieniem zorganizuje. Zazwyczaj mamy takich tygodni 6 po sobie następujących, i one już w zasadzie obejmują ten czas od w drugim półroczu. To taka praktyka, którą chciałam pokazać jako połączenie pracy, kompetencji proinnowacyjnych z pracą nad długotrwałą pracą nad przygotowującą do egzaminu. Dziękuję. Wdzięczny jestem podwójnie, bo myślę, że nie ma takiej szkoły, w której na pytanie, czy wyciągacie wnioski z błędów na egzaminach, ktoś by odpowiedział nie, ale z drugiej strony, jeśli zapytać, no ale jaki jest efekt tego wyciągania wniosków, to już pewnie odpowiedź na takie pytanie jest trudniejsza. A to jest właśnie przykład takiego prostego wyciągnięcia wniosku z tego, że pojawia się jakiś, błąd i rzeczowej nad nim pracy. Dziękuję bardzo. Robert, jak u Ciebie? To raz szkoła ponadpodstawowa, dwa masz trochę inne doświadczenia niż te płynące z SI, z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jak to jest u Ciebie? Czy są takie wątki kompetencyjne, niesprawdzane egzaminem, które u Ciebie w szkole są szczególnie ważne? Boleję nad tym, że tak niestety jest, że są takie kompetencje i takie aktywności, których no, brakuje mi w polskiej szkole i brakuje mi także w Kasprowiczu, choć mocno staramy się, aby te kompetencje wzmocnić. No, polski system oświatowy jest tak skonstruowany, że zaczyna się podstawą programową, gdzie mamy treści nauczania, wymagania ogólne i szczegółowe, a kończy się weryfikacją, falsyfikacją w postaci egzaminu. Stąd teraz, ryzyko tresury. Dokładnie tak. Tak naprawdę wszystkie kompetencje, które są dla mnie ważne, to są kompetencje takie intelektualne, społeczne, także kompetencje przyszłości, o których się w badaniach dość często mówi, one wszystkie de facto są wpisane w wymagania ogólne. Ale uwaga, egzaminy sprawdzają tylko niektóre z tych kompetencji. To jest ta wada polskiego systemu oświatowego, nad którą
Ale to zostawmy, Robert. No dobra, okej, zostawiamy to. Czego mi brakuje albo czego nie ma na egzaminie? Nie ma sprawdzenia empatii, gotowości na zmiany. Za mało jest umiejętności kompetencji kreacyjnych, czyli takich kompetencji przyszłościowych. Czego mi brakuje i co chciałbym i co staram się wdrożyć w naszej szkole? Brakuje mi dwóch rzeczy, a mianowicie wolontariatu i aktywności uczniowskiej. To jest dla mnie taki ideał. W polskiej szkole świetnie się ma nauka, przyswajanie wiedzy, natomiast brakuje mi takiego komponentu, który jest mocno podkreślany w tradycji anglosaskiej, czyli science, wolontariat i activity, czyli aktywność. U nas jest tylko science, przyswajanie wiedzy, wolontariatu bardzo mało albo dzieje się tak marginalnie w polskiej szkole, a nie w głównym nurcie. I nie ma i za mało jest aktywności uczniowskiej, takiej obywatelskiej, czyli to, co próbuje promować CEO. Tego rzeczywiście mi brakuje. Jedyne szkoły w Polsce, które ten model dźwigają, to są tak naprawdę szkoły z maturą międzynarodową, gdzie te trzy komponenty są harmonijnie ze sobą sprzężone. Natomiast oczywiście my, dyrektorzy, możemy próbować, ja takie próby podejmuję, choć oczywiście ten pierwszy komponent, czyli science, i tak ciąży nad resztą. Niestety, rozwiązania systemowe bywają silniejsze niż nasze chęci i chcieństwo. Ale rozumiem, że to, co próbujesz robić u siebie, to wolontariat i takie wątki związane z takimi działaniami trochę pomocowymi, wsparciowymi, ale angażującymi uczniów. Tak, wolontariat i przede wszystkim aktywność uczniów, a nie takie promowanie postawy odtwórczej, powiedziałbym, tylko właśnie zachęcanie uczniów do aktywności. To bardzo trudne, bo polska tradycja oświatowa jest trochę inna niż ta anglosaska. No jasne, jasne. Dziękuję Wam bardzo. Został nam jeden wątek, ale właściwie ten wątek jest trochę podsumowaniem tych wątków, o których mówiliśmy. Czasu też nam niewiele zostało, ale jeszcze chwilkę mamy, więc kilka minut dla każdego i każdej z Was się znajdzie. Tak sobie przy tych ostatnich momentach z reguły myślę, że tutaj chodzi o to, żeby powiedzieć coś, co na przykład, czym chcielibyście się podzielić jako czymś jakoś szczególnie ważnym albo szczególnie wyrazistym przykładem związanym z tym, co właściwie w działaniach dyrektorskich sprzyja temu uczeniu się od pierwszej i ostatniej, od pierwszej do ostatniej klasy, ale też co wspiera rozwój kompetencji. No bo na ogół takie pytania odsyła się nauczycielom, ale co dyrektor w tej sprawie? Gdybyście mieli powiedzieć komuś, kto nabiera doświadczeń, tworzy siebie jako lidera edukacyjnego, to co to są za działania? Na koniec poproszę też, Robercie, ciebie, bo wiem, że Dorota i Zosia mają jeszcze coś do zilustrowania. Więc z pewnością ta rola jest kluczowa, ale rzeczywiście też bym jej nie przeceniał, bo jednak tutaj taką fundamentalną rolę odgrywają nauczyciele. Natomiast żeby po raz ostatni, mam nadzieję, odwołać się do metaforyki piłkarskiej, powiem tak. Tu dyrektor szkoły jest trochę trenerem, który nie biega po boisku, nie decyduje o poszczególnych rozdaniach, strzelonych bramkach, ale odpowiada za plan gry, strategię i za to, co na tym boisku się rozgrywa. Mądry dyrektor musi ten plan gry, ten rozkład jazdy ustawić na początku, a potem po prostu monitorować wiernie i uważnie, towarzyszyć swoim nauczycielom i uczniom w tej rozgrywce, która rozgrywa się na boisku, stać z boku, towarzyszyć temu wszystkiemu, co dzieje się na tym boisku, ale nade wszystko oczywiście potrzebny jest ten moment startowy, ten plan gry i strategia, aby wszyscy wiedzieli, no, jakie oczekiwania, intencje stoją za trenerem. Dyrektor może bardzo, bardzo dużo, ale też nie może wszystkiego. Myślę, że warto by powiedzieć naszym kolegom dyrektorom, żeby nie brali na siebie zbyt dużej odpowiedzialności, bo to nie dyrektor nauczy się kompetencji matematycznych, przyrodniczych czy
czy biologicznych, ale może pomóc temu nauczycielowi z matematyki, biologii czy chemii, aby na przykład osiągnął sukces albo aby jego uczniowie byli spełnieni. Szukajmy jakiejś, jak to mawiał Eisenhower, drogi środka. Nie za dużo tych kompetencji, nie za dużo treningu maturalnego, ale jednocześnie troszczmy się o ten wynik, troszczmy się o to, aby złapać jakiś wewnętrzny balans, abyśmy podążali drogą środka, takiego zrównoważonego środka Arystotelesa. To bardzo trudne. To wydaje mi się najbardziej sensowna rada, jaką mógłbym sobie udzielić, sobie zresztą nieustannie od 20 lat dyrektorowania. I przypomnieć czasem. Tak. Przypominam to sobie nieustannie. Ja mam taką skłonność jako perfekcjonista typu C, żeby brać wszystko na swój garb i prawie za wszystko odpowiadać, ale hola, tak naprawdę to nie ja za wszystko odpowiadam. Okay. Czasami pragnę ściągnąć te trzy małpki czy tych trzech piłkarzy z mojego garbu, chociaż to bardzo, bardzo trudne. Natomiast na pewno obserwować boisko, zdecydowanie uważnie obserwować boisko. Okej, okay. Czyli plan, który jest znany, świadomy, pewnie też wypracowany ze wszystkimi współpracownikami, trzymanie się go i obserwacja, jak działa. Tak to trochę zrozumiałem. Dziękuję Ci. Zosiu, mogę Ciebie prosić? Tak. Robert tutaj wspomniał o tej drodze środka, odniósł się do dobrostanu dyrektora, do tego, aby miał takie poczucie również dbałości o siebie i nie brał na swój kark nadmiernie całej odpowiedzialności. To gdy ja myślę o odpowiedzi na te pytanie, jakie działania dyrektorskie wspierają tu myślenie o właściwym przygotowaniu uczniów do egzaminów, to chciałabym popatrzeć na szkołę na różnych poziomach. I ta moja wypowiedź będzie w takim kierunku od szkoły jako organizacji, jej kultury organizacyjnej do ucznia, a w zasadzie nawet do jego głowy, do jego umysłu. Więc myślę, że dyrektor razem z nauczycielami powinien angażować się w takie prace i takie projekty, które podkreślają jakość uczenia i nauczania się. My na przykład korzystamy z takiego programu Szkoła Ucząca Się przy Centrum Edukacji Obywatelskiej, które też kieruje nasze myślenie w stronę właśnie nauczania i uczenia się. Możemy tu mówić o tym, w jaki sposób różne metody nauczania i różne sposoby pracy będą kształtowały umiejętności, w tym kompetencje kluczowe czy proinnowacyjne. Na pewno duże znaczenie ma tu praca metodą projektów, a w związku z tym też zaangażowanie zespołów nauczycieli do pracy takimi metodami. Wspomniała też Dorota o zadaniach interdyscyplinarnych. Tu na pewno to jest też droga, jaką dyrektor powinien widzieć. Patrząc już na pojedynczą jednostkę lekcyjną i na to, jak uczniowie ze sobą współpracują, ważne jest to, aby uczyli się od siebie nawzajem i rozwijali takie kompetencje tego wzajemnego uczenia się, ale i współpracy poprzez najprostszą formę pracy kilku osób, jaką jest para w ławce szkolnej lub po prostu pracę w grupach. I gdy jestem już na tej drodze od szkoły do umysłu ucznia, to świadomy udział uczniów w nauczaniu poprzez chociażby taką strategię oceniania kształtującego, tą pierwszą, która pozwala na zrozumienie celu danej lekcji, danych zajęć, kryteriów sukcesu odnoszących się do zadań edukacyjnych, będzie przykładem takich działań dyrektora. Tutaj Robert sprowadził mnie na ziemię, bo miałam takie porównanie, że to może dyrektor, skoro to się układa w kształt takiej piramidy, że dyrektor staje na szczycie jak jakieś oko opatrzności, ale myślę, że to jest złe porównanie. Po prostu to tak się troszkę układa, ale ważne jest, aby widzieć tych kilka różnych aspektów pracy szkoły jako organizacji i tego dziecka, które naszej opiece dydaktycznej zostało powierzone. Dziękuję. Zosiu, dodałbym nieco żartobliwie, że sprowadziłem Ciebie do poziomu murawy piłkarskiej. O, ta metafora piłkarska tak, nie wszystko wyjaśnia. Ale wiesz, wczoraj trener to nawet murawę całował, także to Zosia oglądałaś?
Fragmenty. Dzięki, dzięki. Dorota, wiem, że ty chcesz posłużyć się przykładem. Tak, ja się chcę posłużyć konkretnym przykładem i tak trochę nawiązując do Roberta wypowiedzi, mnie się niesamowicie podobała ta metafora piłkarska. W związku z tym ja chcę pokazać Wam mój plan gry i moją strategię na rozwijanie umiejętności uczenia się i rozwijanie kompetencji u naszych uczniów. I posłużę się konkretnym przykładem. Jeden już dzisiaj, gdzieś tam między słowami, o jednym wspomniałam, to tydzień z projektem interdyscyplinarnym. Mogłabym długo o tym mówić, prawdopodobnie całe webinarium by mi to zajęło. Natomiast drugi mój pomysł, ale zaczerpnięty ze Szkoły dla Innowatora, to była naprawdę mega inspiracja, w ogóle ta przygoda ze Szkołą dla Innowatora i coś, co w tym roku wdrożyłam w swojej szkole, co moi nauczyciele podjęli jako wyzwanie i fantastycznie sobie z tym wyzwaniem radzą, to jest zadanie interdyscyplinarne. Wprowadzając to zadanie interdyscyplinarne, to pewien taki rodzaj zadania edukacyjnego, które dostarcza nam doświadczeń z wiedzy z różnych przedmiotów. I w mojej szkole jest to tak organizowane, że raz w miesiącu, od września, w każdym miesiącu mamy jeden dzień z zadaniem interdyscyplinarnym. Nie ma lekcji zgodnie z podziałem godzin, czyli biologia, tam nie wiem, fizyka, chemia, WF, tylko dzieci przychodzą tak jak w planie lekcji, od na przykład 8 do 14:15 i w tym czasie rozwiązują zadanie interdyscyplinarne. Pracują, to jest taki trochę, wiecie, to trochę taki mini projekt. I to się dzieje każdego miesiąca, z wyjątkiem maja, bo w maju będzie tydzień z projektem. Mogłabym następny slajd poprosić? Tak, już. I teraz słuchajcie, my przygotowujemy uczniom w zależności od wieku, od klasy, tak? Przygotowujemy te zadania oczywiście różne. Na czym ono polega, takie zadanie? Jak ono wygląda? Ja się posłużę przykładem zadania zaczerpniętego z zadań ze Szkoły dla Innowatora, chociaż nasze zadania szkolne są bardziej rozbudowane, no bo jednak one są na cały dzień, więc jakby też oczywiście musi tam się znaleźć trochę więcej dziedzin. To mamy przykład zadania, gdzie są dwie dziedziny albo trzy. W pierwszym kroku popatrzmy, tytuł zadania, gorączka złota po polsku. Krok pierwszy, uczniowie przypominają sobie najważniejsze informacje o minerałach, oczywiście jest wcześniej wprowadzenie, tutaj jest cała obudowa takiego zadania. Uczniowie korzystają z różnych źródeł i znajdują nazwy 8 minerałów w takiej wykreślance literowej. Potem wymyślają dla każdego z tych minerałów swoje jakby oznaczenie, swoją sygnaturę, czyli tu się włącza kreatywność i te oznaczają na mapie Polski za pomocą tej sygnatury miejsca występowania danego surowca w Polsce. Oczywiście znowu muszą się posłużyć różnymi źródłami informacji. W kroku trzecim uczniowie planują, kręcą serial, nie kręcą, planują nakręcenie serialu o jednym z tych minerałów, tak? No i przygotowują cały jakby plan, łącznie ze streszczeniem trzech pierwszych odcinków, a gdzieś tam też włączony jest język angielski w przygotowanie tego materiału. No i potem jeszcze na koniec takie uzasadnienie, dlaczego akurat na bohatera serialu wybrali ten, a nie inny minerał. Czyli mamy przykład takiego zadania, który pewnie jeszcze by trzeba było troszeczkę rozbudować, żeby ono mogło zafunkcjonować w takim całym dniu szkolnym ucznia. I tak się też rzeczywiście dzieje, my bazujemy trochę na tych zadaniach, zaczynamy budować już swoje zadania, nauczyciele są też już do tego powolutku przygotowywani, przeszkoleni, wspierają się nawzajem, to o czym wcześniej mówiłam, ten cały proces wspomagania w tym zakresie istnieje. I to jest mój pomysł, mój sposób, jeden z moich pomysłów, sposobów na rozwijanie umiejętności uczenia się, a jednocześnie uważam, że bardzo dobry sposób, bardzo dobry też pomysł na to, żeby uczniów uczyć odpowiedzialności, samodzielności, co potem procentuje na egzaminie naprawdę bardzo, bardzo, bo oni podchodzą do zadań, podchodzą odważnie do zadań, nie zostawiają pustych miejsc. To jest niesamowicie ważne w kontekście ich przyszłego wyniku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No i przychodzi mi już Wam podziękować za całe spotkanie, bo zbliżamy się do końca. No, dotknęliśmy tematu, no tak powiem, bo rzeczywiście temat
takiego organizowania pracy szkoły, żeby uczniowie uczyli się od pierwszej do ostatniej klasy, to jest rzeczywiście spore wyzwanie, ale dziękuję za te praktyczne pomysły, też za odniesienie się do tej bieżącej sytuacji, która w końcu również jest okazją do uczenia się, a nawet zmusza do uczenia się i oby to była nauka, która będzie procentowała w przyszłości. Bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi doświadczeniami, a ja chciałbym Państwu jeszcze przypomnieć tylko o naszym seminarium, które tradycyjnie mamy w pierwszą środę każdego miesiąca. To seminarium to jest takie doświadczenie, w którym dyrektorzy rozmawiają już tylko ze sobą, nie ma tam ekspertów i są okazje do poruszania w małych grupach ważnych wyzwań i dzielenia się dobrymi praktykami. Tym razem seminarium będzie trochę wyjątkowe, dlatego że ze względu na mnóstwo pojawiających się wątpliwości wokół pracy z uczniami z Ukrainy, będziemy tam mieli osobę, która jest ekspertem od edukacji międzykulturowej, która będzie również odpowiadać na pytania i będzie brała udział w rozmowie. To takie wyjątkowe przez to seminarium. Dostaną Państwo zaproszenie, jeżeli Was zainteresuje, to bardzo serdecznie zapraszam. Wiem, że teraz jest mnóstwo różnych propozycji, z których Państwo musicie wybierać, ale liczę, że dobrze się u nas czujecie i skutecznie się tutaj uczycie. No dzięki praktykom, takim jakim tutaj widać na ekranikach. Także bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na wszystkie nasze kolejne spotkania. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia.